Simulacha. Witam Państwa. Dzisiaj w naszym studiu gości specjalny gość, Arwin Simulacha. Witam. Witam. Czy zgodzi się Pan ze mną przeprowadzić wywiad na temat promienia twórczości? Tak, najbardziej. No to cóż, jak to było? A więc pierwsze promieniowania, promieniotwórczość, także zwaną radioaktywność, odnalazł Wilhelm Conrad Röntgen w 1895 roku, który wynalazł promieniowania X. Promieniowania X są niewidoczne dla oka. Zagadkowe to jest dosyć. Przenika przez drewno, nieprzezroczysty papier i nadaje niektórym substancjom światło. Dziękuję bardzo, a teraz zapraszam na reklamę. Dzień dobry. Dzisiaj zrozumiemy wiatrówki. Zwykłe wiatrówki. Też tym, czym jest zasilana. Perfekcyjnie wykonane na GUI 102. Przetestowany na lekcjach klasy 1A. I pozdrowienie dla Pani. A teraz testowa próba. Proszę zobaczyć. Widzieliście bardzo ten odrzut? Świetnie wykonany ten nabój CO2. Śród wychodzi z prędkością ponad 1000 metrów na sekundę. Proszę, serdecznie polecam. Witam Państwa po reklamach, a teraz nasz specjalny gość, Arwin Wisimulacha, odpowie nam na jeszcze kilka pytań. No to cóż, jakie negatywne skutki może nieść promieniotwórczość? No więc, zaczynam od bombardowań. Bombardowania produkują promieniowanie jąder związanego pierwiastka, na przykład protonami czy neutronami, ale wielu Europejczyków zacznie inaczej. W 1986 roku miała miejsce katastrofa elektrowni w Czarnobylu. Nad Europą szlała się chmura gazu, toksyn. Czarnobyl musiał być odludniony. Przypomnę, mieszkało tam około 50 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców. Musieli wszyscy być, ponieważ skutki uboczne, no możecie się śmiać, ale to nie jest za bardzo śmieszne. Rodziły się dzieci z dwoma głowami, dani czterema rękoma. Aha, a jaką rolę odegrali Polacy w badaniach na temat promieniotwórczości? No więc zacznijmy od Marii Skłodowskiej-Curie. Dostała dużo Nagrody Nobla w 1903, a także w 1911. Całkowicie poświęcając sobie życie badania nad tymi zjawiskami. Lecz później jej córka, przypomnę jak się nazywała, Irena Violette Curie. Też zdarzyła została laureatką Nagrody Nobla w 1934 roku wraz z mężem. Odkryła promieniotwórczość sztuczną. Lecz Henry Becquerel odkrył promieniowanie naturalne. A normalnie reakcja łańcuchowa do szczepienia jąder atomowych przeprowadzana jest w reaktorach jądrowych, które są strzeżone, pilnowane, żeby nie doszło do jakiegoś scalenia. Dziękuję za wywiad. A ja zapraszam Państwa za tydzień na kolejne wydanie naszych wiadomości, a gościem specjalnym będzie Maria Konopnicka. Dziękuję.